przeszliśmy na nagrywanie z ręki, żeby wam pokazać, jak ustawić rozrząd. Na zębatce jest taki znaczek. Tu. Widzicie? I na cylindrze jest taki znaczek. Tu, w tym miejscu. Powinniście to widzieć u siebie. I żeby ustawić rozrząd, to w tym okienku powinno nam się pojawić T. Więc bierzemy klucz 14. Wkładamy tutaj do środka. I bierzemy na grzechotce, kręcimy, aż nam się pojawi tutaj 14. Pojawi nam się T. Czyli tłok w najwyższym położeniu. Tu gdzieś powinien być już ten znaczek. Tu jest jakiś znaczek i to jest właśnie T. Widzicie? T. Więc przechodzimy do ustawienia tutaj rozrządu. Łańcuch zakładamy w ten sposób, że wkładamy sobie zębatkę do środka i zakładamy łańcuch. Jakiś taki śrubokręt w miarę dopasowany. Próbujemy nacelować w te otwory. Tutaj naceluję, założę. Tylko patrzcie, gdzie jest tam, gdzie jest symbol, a gdzie jest to. Trzeba ją obrócić. I to o sporo zębów. Jeszcze trochę. Zobaczymy teraz. Powinno być trochę lepiej. Jest prawie ok. Jeszcze trzeba przeskoczyć o jeden ząbek. Więc ściągamy i przeskakujemy o ząbek. Chyba przeskoczyło się niechcący o dwa, ale sprawdzimy, jak jest lepiej. Założone i jest idealnie. Się pokrywają znaki, więc trzeba obrócić całym magnetem, dociskając to tak trochę. Zabiję to klucze, żeby nam nie spadło. Kręcimy tu cały obrót, żeby znowu nam się pojawiło te. Przejechało. Jest te. To jest naprzeciwko, więc robimy jeszcze jeden obrót. Gdzieś tu musi być te. Nasz rozrząd się pokrywa. Jest idealnie tak, jak powinno być. Lepiej nie będzie. Więc tylko ustawiamy sobie otwory.
ustawiamy sobie otwory tutaj, no i skręcamy. Zrobimy jeszcze sobie później obrót drugi. Jak się no nadal pokrywać znaki, jest wszystko dobrze. I only call you when it's